Obróbka elementów na obrabiarkach sterowanych numerycznie wymaga sterowania posuwem wzdłuż osi ze względu na brak możliwości ręcznej ingerencji. W przypadku toczenia mamy możliwość wykonywania ruchu posuwowego przynajmniej w dwóch osiach X i Z, natomiast przy obróbce frezarskiej co najmniej trzech osiach X, Y i Z. Poza ruchami prostolinijnymi istnieje także możliwość wystąpienia ruchów obrotowych wokół tych osi. Ruchy te nazywamy odpowiednio wokół osi X A, wokół osi Y B, wokół osi Z C. Układ sterowania odczytuje zakodowane sygnały z programu i przekazuje je do silników napędów posuwu, dzięki czemu znane są ruchy posuwowe narzędzi względem osi. W zależności od tych ruchów rozróżniamy następujące rodzaje układów sterowania: sterowanie punktowe, sterowanie odcinkowe, sterowanie kształtowe 2D, 2.1 łamane na 2D i 3D. Panel operatorski służy do przekazywania informacji przez obsługującego do układu sterowania. Operator może wprowadzać programy, wartości korekcyjne narzędzi i inne parametry. Zadajnik ręczny, tak zwane elektroniczne koło ręczne, często znajduje się poza panelem operatorskim na pulpicie sterowniczym, służy do ustalenia osi ruchu maszyny. Przełącznik obrotowy umożliwia ręczną zmianę wartości posuwu ustaloną w programie. Przykładowe rysunki znaków i symboli operatorskich. Układ sterowania może wykonywać różne zadania, m.in. sterowanie ręczne, automatyczne czy wprowadzanie programu. Jest to możliwe pod warunkiem, że wcześniej wybierzemy odpowiedni tryb pracy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.